Dzisiaj pokażemy Wam naszą dzienną rutynę, czyli jak wygląda standardowo dzień w podróży osób, które żyją w vanie. Poranki u nas wyglądają zawsze tak samo. Wstajemy mniej więcej o godzinie 9, 9 z minutami. I później ja najczęściej sprawdzam, co się dzieje na telefonie. Sprawdzam Instagrama, Facebooka to nie. Sprawdzam Instagrama i YouTube'a i e-maile. Następnie toaleta poranna. Kasia wtedy wstaje i rozpoczyna przeszukiwania szafy, żeby się ubrać na dzień. A ja zaczynam przygotowywać śniadanko. Jak nie mamy chleba, to jemy owsiankę. Jak jest zimno, to jemy ciepłą owsiankę. Jak jest ciepło na zewnątrz, tak jak dzisiaj, 28 stopni, to jemy owsiankę z blendera na zimno z bananem. Banan, owsianka, czyli opłatki owsiane i mleko. Tylko tyle. A po śniadaniu czas na pracę. I teraz może jeszcze się przespacerujemy, zobaczymy, jak jest to około nas. Następnie siadamy do komputerów, Kasia będzie pisać książkę, ja będę odpowiadał na e-maile Was, naszych widzów. Na koniec ciekawostka, gdzieś wyczytałam, że ścielenie rano łóżka bardzo dobrze wpływa na nasz nastrój, ponieważ mamy zaraz na początku dnia poczucie zrobienia dobrze jakiejś czynności, ukończenia jakiejś czynności. I to podobno bardzo dobrze wpływa na początek dnia. Polecam. No tak, a jestem, tylko jestem fajna. To dzieje obcią uszek. No. 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 Ona już wie, że dostanie saszetkę. Będzie jedzonko? Ojejku, jejku, ojejku, jejku, już. Już, jest. Idziemy jeszcze na pełny spacerek. A.
woda w morzu jest cieplusieńka, jest doskonała, więc po południu się wybieram na kąpiel, a teraz będziemy pić kawkę. To jest też jaki nasz rytuał, że zawsze rano pijemy wspólnie kawusię. Kupiliśmy eksperyment, mleko orzechowo, laskowo orzechowe. Ty też zimny? Mhm. O, właśnie dostałem informację od Aleksandra, że załadował odcinek na YouTube'a i że mogę go teraz opisać, więc powiem wam mniej więcej, jakie są moje obowiązki tutaj. Więc Aleksander montuje dla nas film, później go ładuje na YouTube'a, daje mi znać, kiedy już jest gotowy, a wtedy ja muszę wejść do panelu na YouTubie i opisać odcinek, dodać tytuł, dodać miniaturkę, zrobić miniaturkę wcześniej i pododawać się wszystkie karty i okienka, to wszystko, co się wyświetla w czasie filmu. I to mniej więcej zajmuje mi ponad godzinę. Godzina do półtorej godziny. A za czasów, kiedy jeszcze Aleksander nie ładował tego na YouTube'a, to jeszcze dodatkowo 4 godziny mniej więcej w tygodniu mi schodziło na dodawanie filmików na YouTube'a. Więc spora oszczędność czasu. W międzyczasie naszej pracy powstała tutaj zupa ogórkowa i teraz jest przerwa na obiad, jest godzina mniej więcej południe, więc jest czas na lunch. Otworzyłam drzwi, żebyśmy sobie pooglądali widoki. Po obiedzie biorę ze sobą laptopa i idę pracować na plażę, bo w samochodzie zrobiło się strasznie ciepło przez to gotowanie i przez słońce. Robota nie zając może poczekać. Popisaliśmy, odcinek wrzuciliśmy, więc teraz czas na kąpiel. Jak tam? Ja się muszę rozgrzać. I tak najczęściej wyglądają nasze popołudnia. Po pracy idziemy na plażę, albo idziemy na spacer, albo idziemy na jakiś parku, albo idziemy na miasto. I ostatnio jest bardzo ładna pogoda, więc korzystamy z plaży. My się bujamy po plażach, więc dlatego... O, tyle. Jakieczko będzie druga kawa. Zawsze pijemy drugą kawę po południu, około godziny 3.
Więc jeszcze wam pokażę jedną kawkę, a w tym czasie nic, smażymy się dalej. Tak jak mówiłem, po południu czas na drugą kawę. Zasnąłem w ogóle na tej plaży. Tak było mi przyjemniej, te fale mnie ukołysały. Teraz się obudziłem. Taki, nie lubię spać w ciągu dnia. Jako, że jest 30 stopni ciepła, zrobiłem nam taką chłodniejszą kawę z mlekiem ryżowo-orzechowym. Do tego jeszcze wziąłem ciasteczka chorwackie. O czymże byłabyś kawa bez ciasteczka? Także wafelki jeszcze będziemy jedli. Skończyliśmy plażowanie. Pływanie w morzu. Jedziemy dalej. Jedziemy do następnej miejscowości. Jest godzina 15:20. My się wydaje, że za 2 godziny mniej tam przyjedziemy, tak żeby jeszcze przed zmrokiem znajdziemy sobie jakieś miejsce na spanie. No i tak zakończymy dzień. Prawdopodobnie bez przygód, chociaż kto wie. Zobaczymy, jaka będzie droga. A teraz robimy tak. Teraz po prostu chowamy kuchenkę, chowamy wszystkie rzeczy, wymyliśmy naczynia, wysuszyliśmy naczynia, chowamy ręczniki, laptopa i wszystko, co się da, żeby nie spadało podczas jazdy. Jedziemy. Słońce chyli się ku zachodowi, przychodzi czas na znalezienie miejsca na spanie i my zawsze korzystamy z aplikacji Park4Night i po prostu tam znajdujemy miejscówki. Właśnie teraz znalazłem miejsce, gdzie dzisiaj będziemy spać nad morzem znowu, na parkingu takim dzikim, oznaczoną choineczką. Wbijam od razu go na GPS-a i lecimy. Dojechaliśmy na miejsce, van jest zaparkowany tu, tu mamy morze od razu, więc miejscówka jest fantastyczna, nie ma tu kompletnie nikogo poza nami. Jest już poza sezonem, więc mnóstwo plaż w całej Europie jest pustych i można sobie po prostu wjechać, zostawić samochód i podziwiać zachód słońca.